Trenerze, przed meczem byliście faworytami, ale przebieg tego meczu no, był nieciekawy dla was. Jesteście zadowoleni z tego jednego punktu? Zgadza się, dziękuję. Zadowoleni nie jestem. Jeden punkt my mogli nie dostać, nie jeden punkt, a trzy punkty mogli nie dostać. Widziałem, powiedział w szatni chłopakom, co to będzie naprawdę ciężki mecz. To nie jestem tot zespół, który przyjedzie i просто подасть нам три пункти. Ми вірим, що потрібно робити, трошки агресії. Ми йшли цю першу половину, Лірікс мав свої ситуації і краще грав, лепше грав. Ми втратили, що ми три або чотири контри, зараз не можу докладно повідомити, бо треба то примислити. І добре, що то ми витримали і ремісували 1-1. В другу половину в шатні залежились ми такі схемати, як треба грати, і знову, як на гаті, приспали перші два таких бленда, зробили ми, ну, і це один, то нам було, направду, тяжко. Добре заграли, це ремісували, чи, і повім, це могли на концовку і шилити ще одну або другу брамку. Не вім, не бенді, це там, гадаєш ли о сенджах, но мислю, що в моєму пацієнті, що Томик вийшов сам на сам, і то не жовта, а то червона карка. Ну, не вім, я не бенді то на 100% підтвердити, то треба аналізувати і оглядати матч. А так, тішимося, ну, це, ну, один пункт, йдемо далі, і, ну, це, ніч не сталося, ще треба вальчити. Trener Zozula no, nie jest do końca zadowolony z jednego punktu, a wy no, przed meczem tu chyba jednak Chojnice były faworytami, ale z perspektywy tego spotkania no, mieliście już jednak to prowadzenie 3-1. To znaczy, no, patrząc pod kątem tabeli, to tak, faworytem na pewno tego spotkania był Red Devils. No myśmy jechali, znaczy no nie powiem w ten sposób, nasza sytuacja nie jest komfortowa w tabeli, a więc jechaliśmy tutaj z założeniem, że powalczymy o zwycięstwo. No nie ukrywam, no byliśmy gdzieś tam blisko, bo naprawdę no prowadziliśmy 1-0, 3-1, szkoda, że nie do samego końca nie utrzymaliśmy tego prowadzenia, niestety no gdzieś tam spowodowały to własne błędy i Chojnice, że tak powiem, zremisowaliśmy, aczkolwiek tutaj naprawdę w tym spotkaniu zespół pokazał no, charakter, walkę o każdą piłkę, a więc tutaj jesteśmy połowicznie zadowoleni. W tej drugiej połowie dosyć mocno daliście się zepchnąć drużynie z Chojnic na własną połowę. W pierwszej przeważaliście wy, w drugiej no już to tak dobrze nie wyglądało. Czy gdzieś tam sił zaczęło już brakować? Nie, no ostrzeliliśmy dwie szybko bramki, prowadziliśmy 3-1. Próbowaliśmy ich po prostu wziąć na swoją połowę głębiej. Szukaliśmy okazji do kontr. Gdzieś to po prostu się do końca nie udało, ale tak jak wspomniałem, no mieliśmy na tyle innych sytuacji w pierwszej połowie i nawet w drugiej, takie na tyle klarowne, że powinniśmy odskoczyć na 3-4 bramki i w tym uważam, żeby było po meczu. Wiem, że trenerzy nie lubią chwalić indywidualnie zawodników, ale no mi przynajmniej rzucił się w oczy dzisiaj Mariusz Seged, który walczył naprawdę w każdej sytuacji i praktycznie nie było dla niego straconych piłek. A mi cała drużyna. Dziękuję bardzo. Witali, dwie bramki i dzisiaj uśmiech na twarzy jest, no ale to jest tylko jeden punkt, czy aż jeden punkt? No, ja powiem tak, dobrze, że strzelił dwie bramki, ale to też zasługa naszego zespołu, jak to mówić, nie? Jedyny sam nie strzelałeś bramek, ale szkoda, że, no, powiem tak, pierwsza połowa była taka wyrównana, jakby, no, nie, no tak był remis, to dobrze, ale w drugiej połowie, jak stracili szybko znowu te dwie bramki, dla nas to jest jakiś, nie wiem, jakaś kara, nie wiem, co to dzieje, ale... Później zaczęli grać i przeciwnika w ogóle nie, no zagrali wysokim pressingiem, przeciwnika w ogóle nie było i szkoda, że jakby nie strzelili, nie wiem, tej czwartej bramki, ta taka decydująca, ale no nie wiem, punkt to też jest dobrze, ale nie w tej sytuacji dla nas, tak powiem. Jak my chcemy grać do czwórki, znamy teraz, że Toruń wygrał, to tak trochę szkoda, że u siebie tracimy już z rekordem, także samo z Clearexem, gdzie mogli naprawdę wygrać ten mecz. No właśnie, co się stało w tej drugiej połowie? Kolejny raz gdzieś nie wychodzicie z szatni, jak to się mówi. Czy to problem jest gdzieś w głowie, w koncentracji, czy to po prostu przypadek? Powiem tak, że to jest problem całej na pewno koncentracji naszej, że my no nie możemy tego przełamać, nie wiem, znowu gata, rekord, no
Teraz Клірикс. Ну, то є, ну, шкода, направду, шкода. Грами дуже добру другу полову, але тільки 19 минут. 19 минут, не знаю, 18. І то є наш проблем. Якби ми не втратили, не знаю, тих двох брамок, таких глупих, я повім, що то є дуже глупі. Але, то, ну, направду, ми ще вже той матч би неспокійно, але могли виграти. Повім так. Так же, мусимо поправити наші перші дві минути другої полови. Ale generalnie chyba Clearex jest drużyną, która tu Chojnicom nie leży. No macie za każdym razem problemy z tą drużyną chorzowską, niezależnie od miejsc w tabeli. Ja przypominam sobie ten sezon, kiedy Chojnice zdobywały wicemistrzostwo Polski. W tym sezonie w Chorzowie przegraliście 10-0. Przegrali w Chorzowie 10-0 i u siebie przegrali. Wygrywali 3-1, a przegrali 4-3, ale... Перед останнім сезоном виграли тут 6-1, але направду хожу нам тут не лежить, але ну то не є то, якби я мислю, що попросту мушали попросту подати більше сконцентрування до тієї другої полови, і всі один-єдному мовили, що мусимо на початку ну попросту заграти консеквенції без різниці як, але на зеро. Ну і того не вдалося. Ну але ні, ну за те не можна заводників забіяти або це, але попросту треба в шатні погадати і попросту повідати ще раз собі, що ну мусимо це змінити, що ну не може так бути. Ну то все. Павел, друга полова, цофнилище ще до дефенсиви, не за моцно, ну і не вдалося утримати цього 3-1, не за моцно власне, дали ще пограти Хойницю? Znaczy, daliśmy pograć tak naprawdę na połowie przeciwnika, no to faktycznie daliśmy rozgrywać te akcje, ale tutaj wszystko raczej żeśmy tłamsili w zarodku, udawało się to raz, dwa, no bardziej te błędy gdzieś tam indywidualne zaważyły o tym, ale ja tutaj bym powiedział od razu Damian rozgrzeszy, bo my też mieliśmy jeszcze sytuację na 4, nie wiem, czy tam 2, czy 4-1, no jak nie strzelamy, to po prostu dostajemy, no szkoda, bo ktoś by powiedział przed meczem, że jeden punkt w Chojnicach to jest bardzo dobry. Dzisiaj może ktoś może pomyśleć, że to są stracone, nie wiem, dwa punkty, ale ja naprawdę cenię sobie ten punkt tutaj w Chojnicach. To jest bardzo ciężki teren, jechaliśmy w dzień meczu, więc no nic, no nie udało się, ale trzeba cenić ten punkt i piąć się w górę tabeli. W tej pierwszej połowie z kolei to wy przeważaliście zdecydowanie. Tak naprawdę wiele nie brakowało, żeby po 4 minutach było już nawet 2-3-0. Mieliście tam kupę sytuacji, no ale niewykorzystane sytuacje się mszczą. Dokładnie, niewykorzystane sytuacje się mszczą. Ja tak jak mówię, no w pierwszej połowie gdzieś klarowne te sytuacje bardzo łatwo nam przyszły, o dziwo, po prostu chyba gdzieś nam zagotowana głowa, nie wykorzystaliśmy tego. No w drugiej połowie znowu chyba nam trochę to los oddał, bo gdzieś od razu pierwsza minuta i jakieś oszołomienie, nagle 3-1 prowadzimy, chyba sami byliśmy w szoku, ale dobrze broniliśmy do pewnego czasu. No, pierwsza połowa troszkę nam pomogła w tym, że wierzyliśmy, że możemy dojść łatwo do sytuacji, no a potem no niestety, jak prowadzimy 3-1 i nie możemy tego utrzymać jeszcze do strzelania, to tak jest jak jest. No. Tak jak mówię, ja się cieszę bardzo z tego punktu, chociaż na pewno nie dosyć zostanie po tym, co dzisiaj widzieliśmy, ale cenimy bardzo ten punkt. Wiadomo, jakie zamiary miał, jakie ambicje miał Clearex przed tym sezonem. Czy gdzieś już no, zreflektowaliście swoje cele i patrzycie już bardziej na ten dół tabeli, żeby tam być bezpiecznym? Znaczy, patrzeć w dół tabeli. My patrzymy po prostu, żeby wygrać kolejny mecz. No, takie patrzenie w dół, po prostu kto za nami, kogo możemy przegonić. Po prostu my wygrywajmy takie mecze jak dzisiaj i nie będziemy się nie musieli na nikogo oglądać, spokojnie będziemy grać. A jakie cele, no ciężko powiedzieć. Wiadomo, że mamy tam dość sporo straty, więc o mistrza raczej nie gramy, chociaż gramy o każde zwycięstwo meczu. No, może się tak potoczyć, ale tak naprawdę patrzymy cały czas na dół też, żeby nie spoglądając się po prostu z nożem na gardle, ale żeby jak najwięcej tych punktów uzbierać. No ten punkt, mówię, może się okazać bardzo cenny. Dzisiaj ktoś powie, straciliśmy dwa, a okaże się, że zyskaliśmy jeden punkt, co pewnie niektórzy by wzięli w ciemno przed tu przyjazdem. Dziękuję.